Siedzi baba na groidołku, dzierży wajco na podołku. Słońce na podołek grzeje, to się babie gęba śmieje. Naros, w wajcu widać dziurkę, wysiedziała baba kurkę. Tym pięknym wierszem przywitała nas Anna Musioł. Wita nas również Jacek Pożycki w koncercie życzeń Stella. Aniu, zaskoczyłaś mnie, bo połączyłaś w sumie w jednym wierszu dwa święta. Dzień Kobiet, baba i w sumie już za 3 tygodnie mamy Wielkanoc, więc też o jajku było, więc wszystko, proszę Państwa, to jest właśnie Ania. Zaskoczenie od pierwszej sekundy. Jak w ogóle spędziłaś Dzień Kobiet? Chorowałam akurat, także można powiedzieć, że wypoczęłam. To dobrze, to posiedziałaś trochę. A to nawet trochę. Nie tyle był wiersz, co taka rymowanka dla dziecek. Ale przesłanie z niej płynące jest takie, że kiedyś baby się cieszyły małymi radościami, jak przybywało w chałupie, przybywało w gospodarstwie. I wszystkim paniczkom i dziełuszkom chcielibyśmy z całego serca życzyć, żeby się wam właśnie powodziło, żeby wam przybywało w chałupie, na Zopiecku i wszędzie kaj się jeny do. Żebyśmy się cieszyli z tych małych rzeczy, z tego siedzenia, po prostu, czasami. Dokładnie. To co, przechodzimy do życzeń? Otóż trzeba by było. Tak, bo mamy ich sporo, więc zaczynamy. To ja pierwszy, bo życzenia są jeszcze z okazji Dnia Kobiet, więc mamy od pana Mariusza z Goleszowa, dla Agnieszki też z Goleszowa. Z okazji Dnia Kobiet, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci sąsiad nago tańczy. Tajemniczo. 4 marca swoje urodziny obchodził Andrzej Drobik z Ustronia. Wiele uśmiechów, a mało żałości, długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności, jak no i mniej smutków, kupę radości, dużo przygód, morza wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy, tego tobie OX życzy. Niedawno, bo 5 marca, swoją rodzinę obchodził piosenkarz Mariusz Śniegulski. Z tej okazji Jacek z Cieszyna przesyła życzenia zdrowia i wielu ciekawych artystycznych projektów. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, czerp z życia same radości, niech ci los zawsze sprzyja, a co złe, niech cię omija. Życzenia mamy też dla pana Janusza Gawlika z Bażanowic z okazji obchodzonego 9 marca Międzynarodowego Dnia DJ-a. Dla najbardziej profesjonalnego i zaangażowanego DJ-a, jakiego znamy, z życzeniami zdrowia i niegasnącego uśmiechu, mnóstwa pomysłów, wielu udanych imprez oraz takiego wspaniałego poczucia humoru jak zawsze, a przede wszystkim bogatych usługobiorców, ślą zadowoleni klienci z Cieszyna wraz z gośćmi. A teraz życzenia popłyną bardzo daleko, bo aż do Płocka. Z okazji niedawno obchodzonych urodzin dla najcudowniejszych i najukochańszych dziewczynek, Mai i Lenki. Każdego roku, o tej samej porze, każdy Wam życzy, co tylko może. My, korzystając z tej sposobności, życzymy Wam szczęścia i wiele radości. Dla Was wszystkie cuda tego świata. Dla Was ciepło słonecznego lata. Dla Was gwiazdki, co błyszczą na niebie. Dla Was nutki w ptaszków śpiewie. Samych serdeczności. Zdrowia i mnóstwa dobrej zabawy życzą ciocia Beatka i wujek Robert z Ustronia. 10 marca swoje urodziny będzie obchodziła Anna Weryszko z Cieszyna. Kupę zdrowia i zrealizowania wszystkich planów, wszystko co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione. Tego życzy koleżanka Jadwiga z rodziną. 13 marca swoje urodziny będzie obchodzić pani Halina Karbowniczek z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia i samych pogodnych chwil życzą sąsiedzi. W najbliższą środę 14 marca zmianę kodu na 4 z przodu będzie obchodziła Monika Herman-Sopniewska z Olkusza. Drogi koleżance, wiele radości, zdrowia, pociechy z dzieciaków, a do tego więcej czasu na częstsze wypady do Skoczowa życzą Hania i Janek z dziećmi. A teraz o uwagę poprosimy pana Szczepana Wojtkiewicza. Dla mojego ukochanego taty, Szczepana Wojtkiewicza, mieszkającego w Cieszynie, z okazji urodzin, które już niebawem, bo 26 marca. Wszystkiego najlepszego. Miłości, zdrowia, byś mógł jak najdłużej cieszyć się dobrocią osób, które cię otaczają. Życzy córka Kasia Wojtkiewicz. Drogi tato, żyj 100 lat, byś był zawsze radosny, zadowolony. I pamiętaj,
że córcia Cię kocha. To już wszystkie nadesłane dziśka życzenia, a teraz mamy dla Was te, kiedy nasza kamera zarejestrowała w terenie. No to wszystkim mężczyznom życzę wszystkiego najlepszego w tym świątecznym dniu. Ja bym chciała złożyć najlepsze życzenia mojemu Mateuszowi. Jest najlepszy na świecie i wszystkim mężczyznom wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Mężczyzn wszystkim mężczyznom życzę wytrwałości ze swoimi kobietami, spokoju ducha, no i żeby częściej przychodzili do naszego salonu i piękne prezenty swoim kobietom sprawiali. Wszystkiego dobrego, szczególnie mojemu synowi, bo to jedyny mężczyzna w moim domu, ale wszystkim mężczyznom. Tak, ja zdravím všetky muže, k dnešnímu svátku mužů a přeju mi hodně zdraví, ať se dobře napijou a najít dneska. A ať jim ty ženy něco dobrého koupí teda, ať je potěší. To ja życzę wszystkim mężczyznom wszystkiego dobrego, żeby cały czas nas wspierali tak, jak nas wspierają i żeby każdego dnia nam towarzyszyli jak najlepiej. Przy okazji, moi roztomili, ja też chciała wszystkim panoczkom i chłopcom życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i co byście umieli być takimi chłopami, żeby wasze baby nie musiały za dużo go dać. Jakie piękne życzenia. Dziękujemy bardzo już w imieniu wszystkich, którzy nas słuchają, tej męskiej części. Dobrze, proszę Państwa, proszę pamiętać o nas, mimo że mamy dzisiaj niedzielę bez handlu, mamy dzisiaj wolną niedzielę, więc zaraz po kościele można przyjść na kawę i można również cały czas czytać o X.pl i można cały czas wysyłać do nas życzenia, bo my mamy otwarte 7 dni w tygodniu. Bo my tym nie handlujemy, my się z tego cieszymy po prostu. Oczywiście, że tak. Dobrze, więc przypomnijmy adres. życzenia@ox.pl i pamiętajcie, że te życzenia są darmowe. I jeszcze mi przypadł w udziale zaszczyt zapowiedzenia piosenki. Będzie to zespół Nona. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do uwidzenia. Miasto majaczy, nasionka pachnie deszczem. Gubię się w domysłach, cyrkuluję razem z powietrzem. Gwiazdek z nieba, a one wciąż spadają. Rozpraszam się, obserwuję miękką szarość. Ciebie po cichu.